jak wyglądał Szczecin przed wojną, pamiętają już tylko nieliczni mieszkańcy, ale to wcale nie oznacza, że ten test wiedzy historycznej trzeba oblać. A złotym środkiem na bolączkę szczecińskiej tożsamości jest portal miłośników dawnego Szczecina, który prężnie działa już od 10 lat i choć chciałoby się zaśpiewać 100 lat, to w tym przypadku zdecydowanie za mało. Trzeba mieć dobre oko lub dużą wiedzę historyczną, aby na tych starych fotografiach i filmach dopatrzyć się cząstki Szczecina. Ale jeszcze 10 lat temu trzeba było mieć sporo szczęścia, aby takie materiały w ogóle zobaczyć. A taka wycieczka w przeszłość jest możliwa dzięki ludziom, dla których pamięć i historia to nie do końca przeszłość. Portal sedina.pl, choć wirtualnie, od 10 lat stanowi miejsce zbiorowej pamięci Szczecina. A w archiwum znaleźć można już kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, filmów i artykułów. W studiu pan Arkadiusz Bis, administrator portalu sedina.pl, portalu miłośników dawnego Szczecina. 10 lat to tak jak w Unii jesteśmy. Jutro akurat, dokładnie to jutro. Tak, 7 maja 2004 roku, 10 lat temu, w krajobrazie internetowym Szczecina pojawił się portal sedina.pl. Czy to dużo, czy mało? Warto wspomnieć, że 10 lat temu nie istniał w internecie taki serwis jak YouTube. Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić internet bez takiego medium. Facebook za oceanem miał pół roku. Także to jest w ogóle kawał historii. W Szczecinie nie było Różanki na przykład. Także kiedy patrzymy na ten Szczecin przez pryzmat tych 10 lat, no to kawał historii Szczecina już. Będą huczne obchody jutro? Jakiś tort? Orkiestra? Tort. Nie planujemy hucznych obchodów, nie będzie oficjalnych obchodów. Spotykamy się w internecie. Być może gdzieś w gronie znajomych się gdzieś tam spotkamy, sobie powspominamy, ale jakichś hucznych oficjalnych obchodów nie planujemy. Ale portal ma popularność ogromną. Można tak powiedzieć, nie chwaląc się. Nie chwaląc się, tak, jest to duże źródło informacji. Mamy dosyć dobre wyniki, jeżeli chodzi o wyszukiwarki tak zwane. To bardzo dużo pieniędzy kosztuje, natomiast nam się udało to, że w tej chwili, kiedy się próbuje poszukać czegoś dotyczącego historii Szczecina, no to wyskakujemy gdzieś tam na pierwszych miejscach. Także jeżeli ktoś poszukuje historii Szczecina, wydaje mi się, że trafi do nas, a u nas znajdzie coś ciekawego. W zasobach jest 23 300 zdjęć. Dokładnie tak. Tyle? Tak, no może troszeczkę więcej, bo tych zdjęć czasami to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Z tego 10 tysięcy to są zdjęcia tylko i wyłącznie przedwojennego Szczecina. To było to, co na początku powodowało, że ludzie się interesowali tym. Przychodzili oglądać zdjęcia, potem znajdowali ciekawe artykuły, dyskusje na forum i w ten sposób staraliśmy się zainteresować mieszkańców historią naszego miasta, nie tylko tego przedwojennego. Jak pan sądzi, skąd taka popularność tego portalu? Bo przecież Szczecin to jest miasto teraz ludzi przyjezdnych. Dzisiejsi mieszkańcy miasta i ich dzieci, i dzieci tych dzieci, to jest ludność napływowa, więc być może szukania tożsamości jakby... Ja bym tego nie upraszczał do portalu, skąd taka popularność portalu, raczej skąd taka popularność historii Szczecina. Wydaje mi się, że właśnie w Krakowie, w Lublinie, w takich miastach gdzieś w Polsce można wskazać ręką na jakąś kamienicę, na jakieś miejsce i powiedzieć, co tu się działo 50, 70, 100 lat temu. A u nas, kiedy patrzę na to, jak mnie uczono historii, no to generalnie była cezura 45 roku. Wcześniej nie można było się dużo rzeczy na ten temat dowiedzieć. Potem po 89 roku ta wiedza nagle stała się dla nas dostępna i nastąpiło takie zachłyśnięcie tym Szczecinem przedwojennym, który nagle okazał się ciekawy, bo wcześniej nauczyciele mówili, po co się interesować, tu byli Niemcy, to w ogóle nic ciekawego. Także taka może nawet trochę niebezpieczna nastąpiła sytuacja, w której fascynacja tym przedwojennym Szczecinem przesłoniła nam ten Szczecin powojenny, który też jest bardzo ciekawy. Ale to, co ja obserwuję teraz, to, że tak jak parę lat temu, 10 lat temu ludzie fascynowali się, zachwycali widokami przedwojennego Szczecina, dzisiaj owszem, to teraz jakby na topie są zdjęcia Szczecina lat 80., 70., być może to jest pokolenie właśnie nas, 40-latków, muszę to powiedzieć, którzy właśnie w latach 80. tutaj dożywali i to jest nasz Szczecin. Historia tego Szczecina to też lata 80. Ale wróćmy do tych zdjęć starych, bardzo starych, przedwojennych. Najstarsze zdjęcie, jakie pan posiada. Oj, to jest koniec XIX wieku. Także są takie stare zdjęcia. Dokładnej daty nie podam. Często nie udaje się tych zdjęć odatować bardzo dokładnie, ale to są koniec XIX wieku na pewno. A najcenniejsze według
pana oceny, według pana szacunków? To jest bardzo subiektywne pytanie, ponieważ ja urodziłem się i wychowałem na osiedlu Kaliny, więc każde osiedle, każde zdjęcie, które prezentuje Leningrady, czyli wydawało się taki element architektury Szczecina, który jest kompletnie nieatrakcyjny, to jest dla mnie coś niesamowitego, kiedy uda mi się takie zdjęcie zobaczyć. Ale to jest moje subiektywne zdanie. Czy był taki moment podczas tych 10 lat, kiedy trafiło do pana jakieś zdjęcie, nie wiem, czy nagranie, które powaliło pana na kolana? Pan popatrzył, jejku, to jest w ogóle niesamowite. To były filmy przede wszystkim. Bo Szczecin można było oglądać na 100, 200, 1000 pocztówek, natomiast zobaczyć 2 sekundy ze Szczecina przedwojennego to było coś. Na początku mieliśmy tych sekund 30, potem 50, potem trafiły się nawet 2 sekundy z pomnikiem Sediny, gdzie płynęła woda, to coś niesamowitego. Także filmy to były chyba te rzeczy, które najbardziej na początku przyciągały naszych użytkowników do tego, żeby oglądać. No tak, ta ogromna ilość zdjęć i filmy, to świadczy o popularności. Na Facebooku 7000 fanów. 7000 w długi weekend, taki prezent urodzinowy dostaliśmy. Tak. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Dużo tam się dzieje. I jest właśnie serwis na YouTubie. Kto wie, jakie jeszcze nowe wynalazki się w internecie pojawią. Pewnie z tego skorzystacie. Będą jeszcze, myślę, że nowe zdjęcia, bo jeszcze nie wszystko zostało odnalezione. I co dalej się dzieje z tymi, jaka jest historia później, na przykład tych zdjęć czy filmów? Ktoś na to trafia? Zwraca się do was, historycy na przykład współpracują? Tak, te zdjęcia często służą jako źródła do opracowań naukowych, co mnie bardzo cieszy. Często są też podstawą Szczecińska Różanka. 10 lat temu jej nie było. Podczas odbudowy pani architekt powiedziała, że zdjęcia bardzo jej się przydały do tego, żeby odbudować tą Różankę w takiej formie, w jakiej była, a zdjęcia znalazła w naszej galerii w portalu Sedina.pl. Także te zdjęcia żyją swoim życiem. Często mają głęboką historię. Tak, tak. Z tego, co jeszcze przed wejściem do studia pan wspominał, że ktoś pytał pana o zdanie, tak, jeżeli chodzi o podziemia Szczecina. Tak. Są też takie sytuacje. Zdarzało się, że pytali nas wykonawcy różnych tutaj remontów w Szczecinie, czy oprócz tego, że dotarli do różnych materiałów albo nie dotarli, to czy ja mam jakąś wiedzę, bądź moi koledzy na temat tego, czy pod daną ulicą nie znajdzie się jakiś tajemniczy schron bądź podziemia, w które wpadnie jakieś urządzenie, czy ja mogę mu dać taką gwarancję? No, to jest bardzo zobowiązujące takie pytanie do nas, natomiast to już wiedza wykraczająca, ale cieszy mnie, że popularność portalu sprawia też, że tak. Dziękuję jest bardzo za rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego. Kolejnych 10 następnych dziesiątków lat istnienia portalu. To wszystko w tej części programu. Zapraszam na następną część. Teraz kronika.